Nie cierpiał, gdy wmawiano mu, że jego wrażliwość jest pochodną wojennych przeżyć, że w swej poezji manifestuje uczucia towarzyszące mu w obozie na drodze śmierci. No była wojna i to ten krzyk z siebie wydobył ten poeta, to niby Różewicz wydobył ten krzyk, taki autentyczny, prawda, i to jest ta zasługa. Gigant literatury, noblista bez nobla. Tak oceniano jego twórczość. Do codziennego języka weszły dzięki niemu takie powiedzenia jak prowadzony na rzeź czy mała stabilizacja. Stabilizacja to krytyka gomułkowszczyzny, a rzeź, no cóż, poeta wiele jednak przeżył. Handel piwem dostarcza nie lada okazji do oszustw. W jaki sposób na przykład ze 100-litrowej beczki piwa zrobić 120-litrową? Bardzo prosty. Przez kilkadziesiąt lat telefon w jego wrocławskim mieszkaniu nie był zastrzeżony. Każdego roku przed maturami Różewicz odbierał mnóstwo połączeń od uczniów z pytaniem, co poeta chciał powiedzieć w którymś z dramatów. I kiedy do mnie pan przychodzi, to pan się naraża na to, że ja się na pana gniewam i chcę pana wyrzucić po prostu, bo powtarza się scena ostatnia z kartoteki. Czy można wiedzieć, jaki pan ma cel w życiu? Ja już osiągnąłem. Tadeusz Różewicz miał 93 lata. Jeśli zetknęli się państwo z określeniem Polska Szkoła Plakatu albo Popkultura, to w naszych warunkach musiało chodzić o Waldemara Świeżego. Jego plakaty zapraszały w siermiężnej Polsce na koncerty, występy. Pokazywały wszystko tak prosto, że dziecka prościej nie dało się nauczyć. I to działało. Przypomnijmy sobie, jak robił to Warhol. Kolory, przerysowania, przeczerwienienia, prostota. Podobnie, prawda? Mawiał, że niewydrukowany plakat to nie jest plakat. Można o nim mówić dopiero, gdy się go wydrukuje na papierze, wywiesi na ulicy i sprawdzi publicznie. W 1959 roku został laureatem Grand Prix na międzynarodowej wystawie plakatu filmowego w Wersalu za plakat do filmu Czerwona Oberża. Dwukrotnie otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie plakatów filmowych tygodnika Hollywood Reporter w Los Angeles za plakaty Do Ziemi Obiecanej i Psów Wojny. Mówił: robiłem plakaty w Danii, Holandii, we Francji i w Ameryce, ale nigdy nie projektowałem polskiego plakatu. Tworzyłem swój plakat. Marek Nowakowski był prozaikiem. Wielkim tematem jego prozy był krytyczny zamysł nad stanem polskiego społeczeństwa. Brzmi patetycznie, prawda? To poczytajcie państwo Wesele raz jeszcze albo Księcia Nocy. To jest śmieszne nawet, że już się czuję starym pisarzem. To jest ohydne słowo pisarz, a stary to już w ogóle jest tojt, koniec. Przylgnęła do niego etykietka piewcy marginesu społecznego. W dodatku w obecności kamery odwiedzał protoplastę swego literackiego bohatera. Ale rzekome ciągoty do ludzi z tak zwaną przeszłością to jedynie pozory. Marek Nowakowski wołał o praworządność, odrobinę społecznej solidarności i okruch człowieczeństwa. W 76 roku protestował przeciwko zmianom w konstytucji, w której zadekretowano przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Miał 79 lat. Igor Mitoraj tworzył rzeźby. Potem ustawiał je za pomocą dźwigu. Z tego zasłynął. Chciałbym zrobić... ustawić moje rzeźby na pustyni i żeby może wiatr zawiał tam je do połowy, żeby to się znalazło znowu gdzieś tam w mineralnym otoczeniu i ten, żeby ten minerał w ogóle wchłonił w siebie to, co ja zrobiłem. Dokończmy. I żeby ktoś po wiekach znalazł to jako dowód na istnienie myśli. Taki był przekaz Igora Mitoraja. Oddaję własne życie do rzeźb. Żyję z nimi, to nie jest zawód ani zajęcie, czy tam coś, jakieś
To jest moje życie codzienne. Ja żyję z tymi rzeźbami. I nigdy nie, one mnie nie opuszczają, ja tych też nie opuszczam. Kolejnym marzeniem było, by pogrążać gigantów w morzu. Przekaz był ten sam. Ktoś to odnajdzie jako dowód myślenia. Tworzył w Pietrasanta we Włoszech, bo według niego tamtejsi rzemieślnicy najlepiej pojmują sztukę gigantyczną. Zmarł w Paryżu.